jest program Dzień z Republiką. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również Państwa i mojego gościa Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry, Pani Redaktor. Witam Państwa. Panie Pośle, nie milkną echa po wypowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w kontekście między innymi też Polski. Do spotkania Duda-Zełenski nie doszło w Nowym Jorku. Również wypowiedzi prezydenta Ukrainy ostro krytykują politycy obozu rządzącego, a także pani premier Beata Szydło. Jak pan patrzy na to, co powiedział Wołodymyr Zełenski, ale też na relacje polsko-ukraińskie dzisiaj i w przyszłości? No bardzo źle się stało, że nie doszło do tego spotkania na szczycie polsko-ukraińskim. To przecież nie z winy Polski tak się stało. Polska zawsze od samego początku, kiedy nastąpił kryzys wojenny, kiedy Rosja barbarzyńsko zaatakowała Ukrainę, Polska stanęła jako pierwsze państwo. Nasi przywódcy, pan prezydent Andrzej Duda, pan premier Mateusz Morawiecki, od razu przystąpili do bardzo aktywnych działań wspierających Ukrainę. To przecież Polska zbudowała niejedną koalicję na rzecz wsparcia dla Ukrainy w postaci dostarczonego sprzętu, uzbrojenia, który bardzo jest przydatny dzisiaj Ukrainie, ale trzeba również zwrócić uwagę na ten fakt polskiej odpowiedzialności za naród ukraiński, polegający na tym, że Polacy otworzyli swoje serca, otworzyli swoje domy, nie bacząc na różnego rodzaju uciążliwości, przyjęli uciekających przed wojną Ukraińców. To jest rzecz wielce charakterystyczna. No i szkoda, że dzisiaj przywódca Ukrainy zapomina o tych sprawach, mając na względzie tylko i wyłącznie interes Ukrainy, pomijając to, że również w tej niełatwej sytuacji ważne są interesy państw, które wspierają Ukrainę. To nie może tak być, że no cały problem zasadza się na tym, że odmówiliśmy odstąpienia od embarga, które zostało wprowadzone przez Komisję Europejską, a więc Ukraina by chciała, aby ukraińskie zboże zalało rynki ukraińskie, w tym przede wszystkim rynek polski, jak rozumiem, i rynki krajów przyfrontowych. Czy te wypowiedzi dyplomacji ukraińskiej w pana ocenie są efektem jakiegoś podpuszczania przez na przykład Niemcy? Jakby, jak pan to interpretuje? Bo no, trudno jest powiedzieć, kto tutaj jest takim suflerem tego typu zachowań ze strony przywódców ukraińskich. No nie da się tego wykluczyć. Tak naprawdę ten sojusz polsko-ukraiński z całą pewnością jest solą w oku. Ja już nie mówię o Federacji Rosyjskiej, państwa, które zaatakowało Ukrainę, ale jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że sojusz niemiecko-rosyjski jest w interesie tych dwóch państw, a wbrew polskiemu interesowi, niejednokrotnie doświadczyliśmy skutków takiego sojuszu. Może być i tak, że w imieniu Rosji nawet do tego podpuszczania, jak to zostało tutaj określone, namawiają Ukraińców Niemcy. To jest bardzo symptomatyczne też, ale ja tutaj nie chcę nikogo oskarżać. Ja mam takie przekonanie, że ten kryzys polityczny, który dzisiaj trwa na styku Polska-Ukraina, on zostanie jednak opanowany. Ukraińcy muszą jednak pójść po refleksję, bo muszą też wiedzieć o tym, że tak naprawdę dzięki Polsce możliwe są różnego rodzaju dostawy sprzętu zbrojeniowego. No właśnie, panie pośle, tu się Polska zatrzymajmy na chwilę. Udostępniła swoje terytorium, co jest ważne. Panie pośle, tu się na chwilę zatrzymajmy, dlatego że tutaj się na chwilę zatrzymajmy. Oczywiście te wypowiedzi dosyć niesprawiedliwe skomentował też premier Mateusz Morawiecki w licznych konferencjach już, zaznaczając naszą rolę w pomocy Ukrainie. Druga strona próbuje zbudować narrację, że my teraz szantażujemy Ukrainę, że nie będziemy wam dalej pomagać, nie będziemy dalej przekazywać sprzętu i tak dalej. Jak pan myśli, dlaczego? Nie, ale to są po prostu jakieś nieprawdziwe tezy pozbawione wszelkiego rodzaju racjonalności tej politycznej i geopolitycznej w szczególności. My nie jesteśmy zainteresowani jako Polska tym, aby
Ukraina wojnę przegrała. My jesteśmy zainteresowani tym, aby wojnę przegrała Rosja, a Ukraina, żeby tę wojnę wygrała. Tylko takie rozstrzygnięcie w tym zbrojnym konflikcie nas interesuje i dlatego tak mocno jesteśmy zaangażowani w to, aby dostarczać sprzęt wojskowy na rzecz Ukrainy, bo to jest również nasz narodowy interes. I dziwię się, że w polityce ukraińskiej, no, która jest w stanie wojny, to może w jakimś sensie tłumaczy też i Ukrainę, że to jest takie krótkowzroczne spojrzenie na ten problem, bo przecież Ukraińcy tak przynajmniej deklarowali, są świadomi tego, że my nie możemy jako Polska odstąpić od tego wsparcia. My powinniśmy iść ręka w rękę tak też, aby nie naruszać tutaj tych kwestii, które mogłyby godzić w porządek międzynarodowy, bo tak naprawdę no, wojną są związane dwa państwa, Rosja i Ukraina. Inne państwa wspomagają Ukrainę tak, aby ta inwazja sowiecka, rosyjska nie rozszerzyła się na inne kraje. I tutaj kropka. Panie pośle, w tym temacie stawiamy kropkę. To jest w naszym interesie. W tym temacie stawiamy kropkę. Kolejna ważna sprawa. Czy wybierze się pan, czy planuje pan zobaczyć film Agnieszki Holland Zielona Granica? Nie, nie zamierzam oglądać tego filmu. Nie zamierzam w jakimkolwiek sensie go promować. Ja przeczytałem wiele recenzji na ten temat. Zresztą dzisiaj ten film jest głównym przedmiotem politycznych debat i wiem, o czym tam rozmawiając, jest mowa. Niestety o nim też robimy mu reklamę, aczkolwiek wiele negatywnych opinii pojawia się. Chciałem o tym właśnie powiedzieć i mam takie przekonanie, że powinien być zachowany spokój nad tym wariactwem, które pani Holland zgotowała Polsce. To wszystko jest nic innego, jak służy propagandzie moskiewskiej. Na pewno na Kremlu ręce zacierają. Podobnie rzecz się ma w Mińsku. Ja jestem przekonany co do tego, że ten film, a przede wszystkim reżyser tego filmu, uderza w polską rację stanu. I nie wiem, czy nie należałoby się ale z czego teraz wynika? Z tego nie wyciągnąć prawnokarnych podstaw ku temu, aby można było tak naprawdę no, uczynić rozumiem, że chce pan zadość. Powiedzieć, że pani Agnieszka Holland powinna odpowiedzieć za to. Rozumiem, że uważa pan, że pani Agnieszka Holland powinna za ten film stanąć przed sądem? Uważam, że powinna ponieść za to odpowiedzialność. No, odpowiednie organy państwa powinny to zbadać. Jeśli mamy do czynienia z przestępstwem, które uderza w polską rację stanu, powinna ponieść odpowiedzialność. Przedstawianie funkcjonariuszy państwa polskiego, w tym przede wszystkim żołnierzy państwa polskiego, jako przestępców, jako ludzi, którzy czynią zło, a wiemy o tym, że oni bronią polskich granic, są wierni przysiędze wojskowej, bo przecież ślubowali strzec polskich granic nawet z narażeniem swojego życia. Jeżeli za takie postawy, które są rzeczywiście zagrożone utratą zdrowia bądź nawet życia, jeśli z tego tytułu stają pod pręgierzem jakiegoś no, trudno znaleźć słów dla tej pani, która ten film wyreżyserowała, która próbuje poniżyć ich w oczach opinii publicznej, zadając im niesamowity cios pani, i ból. Panie pośle, dobrze, dodajmy do tego. To z tego tytułu powinna być jednak karna odpowiedzialność, ale od tego są, to jest moje takie przemyślenie, ale od tego, jak to się stanie, państwo polskie ma zorganizowane stosowne służby. Jest policja, jest prokuratura, no i w końcu jest wymiar sprawiedliwości. Panie pośle, dodam do tego wątku, że gestem solidarności z żołnierzami i pogranicznikami ma być akcja Łańcuch Poparcia, która odbędzie się w piątek po południu w województwie podlaskim w miejscowości Mielnik, poinformował jeden z inicjatorów tego przedsięwzięcia. Dzisiaj też związkowcy ze Straży Granicznej mówili, że się głośno przeciwstawiają, że ci, którzy w 2021 roku, którzy bronili granicy polsko-białoruskiej, niektórzy jeszcze do dzisiaj do siebie nie doszli, bo obrażenia były tak duże po atakach tych nielegalnych imigrantów.
to, aby tak dopełnić ten wątek, ale zapytam pana, liczy pan na to, że posłowie z opozycji, bo dzisiaj trend jest taki w sondażach, że Polacy nie chcą nielegalnych imigrantów. Czy uważa pan, że posłowie z opozycji powinni skrytykować ten film, czy nie spodziewa się pan krytyki tego filmu? Ja uważam przede wszystkim, że posłowie opozycji jako przedstawiciele narodu polskiego w polskim parlamencie powinni reprezentować polski interes, narodowy interes i powinni podjąć taką refleksję, jak to w rzeczywistości ten film ma się do tego, że on nie uderza w polską rację stanu. No jednak uderza, bo na ten temat już wypowiedziano wiele słów, jest wiele recenzji bardzo krytycznych wobec tego filmu i ja jestem zadziwiony, jeśli posłowie Platformy Obywatelskiej czy też posłowie innych formacji opozycyjnych mają jeszcze co do tego wątpliwości, to jest pytanie, co oni do tej pory jeszcze robią w polskim Sejmie i czy przypadkiem nie powinni mocno się zastanowić w kontekście zbliżających się wyborów, czy powinni kandydować do polskiego Sejmu. Może ich miejsce jest w parlamencie niemieckim, czyli w Bundestagu, czy w Bundesracie. Czy przypadkiem może to ich miejsce jest w parlamencie Federacji Rosyjskiej, a nie w polskim parlamencie. Naprawdę ponad podziałami politycznymi w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj Polska znajduje się w uwarunkowaniach geopolitycznych, my w tych sprawach powinniśmy mówić jednym językiem. Ja jestem zadziwiony, że aktorzy, którzy w tym filmie biorą udział, mówią po polsku, panie pośle, że stworzone zostały jakiekolwiek warunki ku temu, żeby na terenie Polski ten film mógł być nakręcony, zmontowany i jeszcze emitowany. Panie pośle, jest decyzja MSWiA na film Agnieszki Holland. W kinach studyjnych ten obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnym spotem przygotowanym przez MSWiA i Straż Graniczną. No tak, uważa pan, że to jest dobra reakcja, odpowiednia, wystarczająca? No zawsze to jest dobra reakcja, kiedy paszkwil jest poprzedzony reklamą czy też spotem, który jednak broni dobrego imienia tych ludzi, którzy zostali w tym paszkwilu opluci i jakieś środki zaradcze winny być podejmowane. I dobrze, że minister spraw wewnętrznych i administracji taką decyzję podjął. Zawsze to złagodzi kontekst tego paszkwila, który będzie wyświetlany po tym spocie MSWiA. Po tym filmie właśnie. Panie pośle, zmieniamy temat. 12 odcinek serialu Reset pokazuje, jakie mielibyśmy szanse z wrogiem i jak byśmy się bronili, ale też na co w 2011 roku zgodził się minister Klich, między innymi na oddanie kilku ważnych województw, dużych województw ściany Polski Wschodniej. Jest pan zaskoczony? Uważa pan, że to wpłynie na wyniki wyborów, czy nie? Czy ja jestem tym zaskoczony? Nie jestem tym zaskoczony, bo ja wiem, że w polskim Sejmie od dawien dawna funkcjonuje tak zwana targowica i mamy do czynienia z sytuacją taką, jaką przeżywaliśmy w XVIII wieku za czasów zaboru. To przecież nie było tak, że zaborcy zajęli nasze terytoria na skutek swojej agresywnej postawy, tylko przede wszystkim ówczesny polski Sejm dał i wyraził na to zgodę, żeby Polska była rozbierana. I dzisiaj to, co zostało już oficjalnie potwierdzone w dokumencie, to jest nic innego jak przygotowywanie przez polityków Platformy Obywatelskiej piątego rozbioru Polski. Dla mnie to nie ulega wątpliwości. Jeśli Armia Czerwona miałaby się zatrzymać na linii Wisły, to jestem przekonany co do tego, że nastąpiłoby ponad naszymi głowami kolejne porozumienie pakt Ribbentrop-Mołotow-Bis i Niemcy by doszli od zachodu do strony Wisły. Polska by zniknęła z mapy Europy. No to było przygotowywane. Myśmy to widzieli. Jednak nasza była też daleko posunięta krótkowzroczność, bo fakt likwidowania jednostek wojskowych, posterunków policji, czyli
Policja to też jest paramilitarna instytucja, która dysponuje bronią, która w czasach kryzysowych, w czasie wojny przecież też policjanci stawali na wysokości zadania. No, w ogromnej ilości zginęli przecież na nieludzkiej ziemi. No, Katyń, powiedzmy, jest takim symbolem, kiedy właśnie żołnierze polscy, oficerowie, polska inteligencja była tam wywożona. I tutaj kropka. Jestem zbulwersowany tym. Klich przygotowywał piąty rozbiór Polski za przyzwoleniem Tuska, który był w tamtym czasie premierem Polski. Panie pośle, i moje ostatnie pytanie w takim razie. Co będzie głównym tematem 1 października na konwencji Prawa i Sprawiedliwości? Nie, no to już zostało powiedziane przez naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ogłosimy deklarację programową, bardzo konkretny program polityczny, który, jestem przekonany co do tego, będziemy realizowali. Czy jest to kontrprogram dla Platformy Obywatelskiej? Panie, to jest taki program? Nie, no nie można tak powiedzieć, że to jest kontrprogram dla Platformy Obywatelskiej, bo Platforma Obywatelska nie ma programu politycznego, o czym niejednokrotnie dała temu wyraz. Jej jedynym programem to jest walka z Prawem i Sprawiedliwością. I czy to jest kontrprogram? Być może to jest punkt programu. No to jest. Być może. Ja ale jestem nie jestem Donaldem Tuskiem. Przekonany co do nie tego, że tak jak do tej pory środowisko Prawa i Sprawiedliwości było środowiskiem wiarygodnym, dotrzymywało słowa i to będzie ta główna wartość, która z całą pewnością będzie wzięta pod uwagę podczas wyborów 15 października i ufam w to, że Polacy nie zawiedli się na Prawie i Sprawiedliwości i dlatego dadzą nam mandat i na sprawowanie władzy w następnej kadencji. Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę. Dziękuję bardzo. A już za chwilę kolejna część naszego programu, konferencja prasowa.